Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym live'ie na moim fanpage'u. Zawsze przypominam, że ten film również ukaże się na moim kanale, także tutaj nikt niczego nie przeoczy, ale bardzo mi miło będzie powitać te osoby, które trafią na transmisję na żywo. Dzisiaj, jak to w live'ach na fanpage'u bywa, kolejny temat, który wywołany jest Waszymi pytaniami. Bardzo często pytacie mnie o talię Tarota dla początkujących, o talię Lenormand dla początkujących, o wahadło dla początkujących, czyli jest to coś ważnego. Oczywiście, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z kartami, to ktoś taki jak ja, który posiada mnóstwo talii, który wróżył na wielu taliach i też zaczynał, czyli wie, co by się nadawało właśnie dla osób początkujących, żeby może wypowiedział swoje zdanie. Ja tutaj przyszykowałam kilka zaledwie talii kart Tarota tak naprawdę, dlatego że na moim kanale YouTube, czyli na Wróżka Joanna Wiśniewska, ukazują się po kolei filmy z kolekcją moich kart Tarota. Były już chyba dwa, będzie trzeci. Jeszcze do zrobienia mam ze dwa. Także odgruzowuję pudła z tymi kartami i naprawdę, tak jak możecie się tam przyjrzeć, tych kart jest mnóstwo. Są okrągłe, kwadratowe, podłużne, różne, po prostu różne. Witam Jadwisię i witam Mariolkę, witam te wszystkie osoby, które się odzywają na czacie. Natomiast ja wyciągnęłam kilka moich takich, powiedziałabym, ulubionych, ale jednocześnie, żeby Wam pokazać, na co zwracać uwagę i która talia kart Tarota nadaje się dla osób początkujących. Słuchajcie, są trzy podstawowe talie kart Tarota, gdzie wszelkie archetypy, wszelkiego rodzaju niuansiki, obrazki są odczytywane symbolicznie. I to są trzy talie kart, czyli mamy Tarota Marsylskiego, Tarota Crowley'a i Tarota Rider-White'a. I bardzo często jest tak, że ten marsylski nie odpowiada do końca preferencjom wzrokowym. Jest to średniowieczny tarot, toporny, to był drzeworyt, tu nie było kreski rysowanej, no wiadomo jak to w średniowieczu mogło wyglądać. Stąd też może się taka talia kart tarota nie podobać. Natomiast bardzo często młodzi adepci sztuki magicznej pod tytułem Stawiamy karty tarota wybierają między dwiema kartami, taliami, bo klasyka jest klasyką i w sumie od tego należałoby zacząć, uważam, dokładnie tak. Gdzie, poczekajcie, bo muszę te karty sobie sięgnąć, gdzie mamy dwie talie kart Tarota, talie Tarota Rider-White'a i talie Crowley'a. I powiem Wam tak, do nauki Tarota, do początkowego etapu zapoznawania się z Tarotem, bardzo dobrze jest posiadać te dwie talie, ze względu na to, że tak, łatwość wróżenia i przyswajania tematu tarotowego z talii White'a kompletnie nie równa się trudności przyswajania czegokolwiek z Crowley'a. Nawet porównanie kart, gdzie tu mamy prostą symbolikę, a tu jest naćkane wszystkiego, mówi o sobie, ale tu możemy już praktykować na White'cie i się uczyć, a tutaj na Crowley'u możemy dobudowywać swoją wiedzę. Ja zawsze Wam powtarzam, że jak my się uczymy, tak jak stawiamy dom. Najpierw stawiamy jeden murek, mamy jakąś podstawę, znamy swoje cegiełki, wiemy jak to działa, a potem dryp, 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 kolejne cegiełki i Crowley jest właśnie takimi kolejnymi cegiełkami. Ja tu się postaram tak jakoś bliżej przysiąść, moi kochani, i pokazać Wam, zaczęłam w sumie od końca, tak? Czyli od tego, jaką talię najlepiej wybrać na początek. White i Crowley do dopowiedzenia całej historii. Bo zobaczcie sobie, talia White'a jest prosta. As mieczy, mamy zieloność, mamy koronę, mamy połączenie męskiego z żeńskim, mamy tutaj symbol faliczny, okrągłe to zawsze jest symbol kobiecości, mamy coś, co jest dawane, czyli w potencjale, mamy sobie liczbę listeczków, że 6 i to są proste symbole. Najprostsza Rider-White'owska talia jest najlepsza do tego, żeby praktykować, już nieco mając pojęcie o znaczeniu kart Tarota, bo te znaczenia będą nam się nakładać, będą te znaczenia nam się kojarzyć, zbitki kart również. White'a znamy, myślę, każdy.
Natomiast jeżeli chodzi o Crowley'a, powinniśmy posiadać tę talię po prostu po to, żeby zobaczyć, jakie archetypy i symbole Crowley tutaj, właściwie Pamela Coleman razem z Crowley'em, zawarli w tych kartach. Tutaj jest mnóstwo, każdy detal, każda literka i najlepiej w ogóle kupić duże karty tej talii i uczyć się tych archetypowych znaczeń. Tu nawet blotki, mimo że one się wydają takie, prawda, szóstka buław, tutaj no nie ma tego rysunku, ale tak, tu mamy lwa, tu mamy Jowisza, tu mamy te symbole egipskie, które również coś znaczą. Skrzyżowania, kraty, ognie. Każdy bardzo naładowana symbolami talia, niekoniecznie do zwyczajnego wróżenia, ale myślę, że koniecznie do tego, żeby dokładać sobie znaczeniowo i archetypowo właśnie do naszego najprostszego White'a. No i jak już zaczęliśmy od blotek, to zobaczcie, tutaj blotki są historiami. No widzicie piątkę monet, no widzicie dwóch biedaków, kościół, witraż, jeden kulawy, drugi ślepy. Samo się nasuwa, to jest dosyć prosta talia, samo się nasuwa znaczenie. Natomiast Crowley będzie rewelacyjnie dopowiadał, ale tak jak mówiłam, najlepiej by było tutaj Crowley'a wykorzystywać na samym początku jako uczenie się archetypów i znaczeń. Mamy tutaj symbole planet, mamy tutaj symbole znaków zodiaku, mamy taką fajną symbolikę, że powiem Wam tak, jeżeli wpiszecie szczegół koło znaczenie albo koło archetyp, bo mamy tutaj koło, wujek Google Wam wygoogla mnóstwo znaczeń i te znaczenia są zawarte w tych kartach. Także to tak dla początkujących chciałam powiedzieć, że najfajniej by było posiadać te dwie talie, które się genialnie uzupełniają. Praktyka i umysłowość. To po pierwsze. Natomiast już zostając, Crowley jest, królowa jest tylko jedna, tak? Crowley jest jeden, jedyny. Mamy White'a i słuchajcie, na white'owskiej symbolice powstaje mnóstwo talii. Powstaje mnóstwo talii. Ja najczęściej używam Universal Tarot, który jest, no mam akurat króla monet, jest bardzo podobny w swojej symbolice, ale ma przyjaźniejsze rysunki. I jeżeli już te podstawowe rzeczy typu grona, no tu też mamy liście winogron, tak, też mamy bluszcz. Jeżeli te podstawowe rzeczy przyswoimy z Rider White'a, na przykład tutaj jest baran, to znaczy byk, przepraszam, czyli wiadomo, że znak zodiaku byka. Jeżeli przyswoimy z tej podstawowej talii, to możemy się przerzucić na nieco ładniejszą talię. One są, tak jak mówię, symbolicznie bardzo fajne. Poszukamy tutaj trójki pucharów. Zobaczycie sobie, że naprawdę ta tutaj estetyka white'owska bardzo ładnie, bardzo fajnie działa. Witamy Sylwestra na czacie. I to jest też bardzo wygodna talia, już może jako talia druga, dlatego że tak, niby zgadzają się kolorki, niby zgadzają się rzeczy, to są podobne karty, prawda? Ale jeżeli nam white siedzi w głowie, to resztę sobie dopowiemy. Na przykład tutaj facet jest przed murem, tutaj tego muru nie ma, tu widzimy szersze te horyzonty, tak? Czyli widzicie, no drobne rzeczy, tutaj są różnice, ale już oko nam zahacza, już wiemy, która to karta, już wiemy, jakie ma znaczenie, jaką niesie za sobą historię. Także to na pewno. Aleksandra się pyta, czy transmisja zostanie zapisana. Będzie ona cały czas na YouTubie, na tym, na Facebooku, natomiast na YouTubie również w pewnym momencie wejdzie. Na przykład są takie karty, których nie polecam. Ja tutaj sobie tak pierwszy z brzegu, dla początkujących oczywiście. Anielski tarot. Po pierwsze już w ogóle anielski i tarot to na zasadzie zielone i czarne naraz, więc to wiadomo. Ale słuchajcie, są takie talie, które na przykład zmieniają nazwy kart. I na przykład karta 15, diabeł, ego. Tak, my wiemy, tarociści, że znaczeniowo jest to ego. Ale no to znaczenie karty, to nawet opis karty. I słuchajcie, naćkane symbolami. Naćkane symbolami, one są śliczne, je można sobie fajnie używać do jakiejś tam rzeczy. Ja jestem pasjonatka kart, ja sobie karty kolekcjonuję, ja sobie lubię mieć, nawet jak nie używam, ale sami zobaczcie, na przykład piątka buław, no tyle, że są podpisy, ale te podpisy też nie do końca są adekwatne z tym, jakby człowiek chciał, żeby było to znaczenie karty. Także no, są takie talie kart, które mają i pozmieniane nazwy,
jednocześnie nadźganie symboliki, która piorun wie dlaczego właśnie tak wygląda, jak ma wyglądać, po prostu są ładne. Tak to bywa. Są również talie kart, które są dalej wzorowane na łajcie. I na przykład mój ulubiony Ciro Marchetti, który tak naprawdę ma bardzo ładnie ubrane w symbolikę karty. Czego ja jeszcze nie lubię, to Wam powiem. Nie lubię czegoś takiego, jak ktoś pyta, ale w mojej talii kart tarota diabeł ma zieloną czapeczkę i co to może oznaczać? Do jasnej pogody. Talii kart tarota może być mnóstwo. Mogą być talie z gumisiami i z gumijagodami. Bywają, z żelkami są. Ale znaczenie karty bierzemy od trzech talii. Marsylski, Rider White, Crowley. Tak się utarło, taki jest egregor. I to, że diabeł w talii pana Iksińskiego ma zieloną czapeczkę, nic nie oznacza. Bo moja talia kart to wskazuje, że coś tam. No, jak ja bym wzięła, nie wiem, tą talię kart, którą Wam przed chwilą pokazywałam, nie wiem, Królowa Monet, która tu się nazywa Królowa Ziemi, to bym powiedziała, że miszmasz zamieszanie i normalnie anielskie siły, które nam pieniądze z kieszeni wyrzucą. Jakieś spirale, piorun wie. Tarot ma znaczenie swoje. Talia jest tylko ilustracją lepszą bądź gorszą do tego, co jest klasyczne. Marchetti bardzo dobrze zilustrował swoje karty. One są bardzo ładne. To jest moja ulubiona talia, czyli tarot snów. One są bardzo ładne. One naprawdę są dosyć fajnie pokazane, ale na przykład piątka mieczy, gdzie w Rider-Waite mamy walkę, to już taka talia to jest dla osób, które bardzo mocno zapoznały się z estetyką white'owską i naprawdę wiedzą, jak wygląda. Na piątce mieczy w White mamy scenę po walce. Scenę po walce, gdzie jeden zwycięża, a drugi, próbuję to znaleźć, a drudzy odchodzą z niczym. I różni się. Natomiast sam Marchetti uważam, że zrobił kupę roboty graficznej, która jest po prostu piękna. No ale czy te talie są równoznaczne? Nie do końca. On nie mija się z symboliką, ale nadaje swoją artystyczną wizję. No, jest różnica, prawda? Jest różnica. Ale jest to talia kart, którą bardzo lubię. Kolejną talią kart, którą bardzo lubię, Marchettiego, on w ogóle coś nowego wydał, a ja tego nie mam, nie posiadam. To jest w ogóle przykre i straszne. Jest talia kart tego pierwszego tarota, Gilded, gdzie ja mam tutaj dwie wersje. Nie znalazłam Legacy Tarot. Ale cóż, w tych pudełkach tak mam, to nie wszystko znajdę. Gilded, który jest najbardziej taki symboliczny, bym powiedziała. Tak? Czyli też jest white'owski. Dziesiątka buław. Tam facet z kijami na plecach, przeciążenie, tutaj też. Tak? Łatwo, fajnie, przyjemnie. Także to też są dosyć dobre talie, Wam powiem. Ale na przykład tarot paryski, który uwielbiam. Kompletnie inne wizerunki. I tu już trzeba pamiętać znaczenie karty. One są fajne, tak mroczne, gotyk. To w ogóle klient chodzi od razu, wchodzi i od razu się boi. Same wąpierze i normalnie tam jakieś wisielce. Okej, okay. Jest zupełnie w porządku, natomiast to już jest taka talia, która jest wizerunkowo fajna, ale dla osób, które wiedzą i znają i czują znaczenie poszczególnych kart tarota. Podobnie na przykład z tarotem muchą. Zaraz go tu odgruzuję. On jest bardzo fajny i bardzo jest white'owski, chociaż w zupełnie innych kolorach, energiach i takim estetyce. Ale na przykład szóstka monet, tam jest na łajcie facet, który daje pieniądze. I tutaj mamy to samo. Także tutaj już dla, o, dziesiątka mieczy, wbicie noża w plecy. Tutaj trochę walka, tam bez walki po prostu trup leży na ciemnym tle. Ale gdzieś ta white'owska estetyka tutaj się przewija. A naprawdę jest wizerunkowo po prostu piękny i rewelacyjny. Natomiast, jeżeli miałabym podsumować, to po pierwsze zapraszam oczywiście do oglądania na moim kanale filmów pod tytułem Moja kolekcja kart tarota, bo tam pira za oko pokazuję Wam każdą talię. Tak jak mówię, jeszcze nie do końca one są wszystkie nagrane, ale już są. Natomiast jeżeli miałabym polecić dla osoby początkującej talię kart, potem już możecie sobie naprawdę nawet na zapałkach wróżyć, opisanych, że to jest Królowa Buław.
To polecałabym White'a do tego, żeby bardzo mocno zapoznać się z archetypami podstawowymi i ćwiczyć stawianie kart, a Crowley'a po to, żeby przemedytować tarota, czyli po to, żeby dołożyć archetypów i dołożyć sobie znaczeń. Tak, tyle Wam chciałam powiedzieć w tym krótkim filmie. Pewnie w kolejnym znowu coś się z Waszych pytań urodzi i będę właśnie w takich krótkich filmach wyjaśniała Wam mój punkt widzenia. Dużo przysyłacie pytań, dużo pytacie, możecie to naprawdę robić, ja potem sobie wyciągam średnią i gdzie jest najwięcej zapytań, takie filmiki staram się wkładać, czy na kanał, czy właśnie tutaj. A Karolina pyta, a jaką książkę dla początkujących z interpretacjami mogłabyś polecić, Jasiu? Znaczy ja powiem tak, zawsze jeżeli mnie ktoś pyta o książkę, problem jest taki, że co książka, co kraj to obyczaj, co książka to inaczej. Jeżeli mogłabym polecić, to przede wszystkim czytanie wszystkiego i wyciąganie środka, ale na samym początku powiedziałabym, że najlepsze jest najprostsze. To najprostsze jest zawarte w takiej książce jak Vade Mecum Tarota, bo tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie nauczyć się, znaczy może są takie umysły, nie jesteśmy w stanie nauczyć się 300 tysięcy znaczeń dla jednej karty, a tak naprawdę to tak jest. Dlatego, że jest 300 tysięcy i milionów ludzi i różnych kombinacji i ta karta nabiera znaczenia w zależności od wszystkiego, od miejsca w układzie, gdzie stoi, od wszystkiego. Parę podstawowych znaczeń, jedna podstawowa książka, tak żeby się naprowadzić. Potem doczytać o archetypach, potem zapraszam na moją stronę, na mój YouTube, gdzie archetypowo Wam po kolei staram się wyjaśniać karty. To Wam się bardzo przyda. A potem czytać wszystko i dokładać swoje cegiełki wiedzy. Możecie się z połową nie zgodzić w danej książce, z połową możecie się zgodzić w danej książce, ale ważne, żeby łykać wszystko jak pelikan, ale przeprowadzać przez swój umysł i swoją wiedzę, którą się otrzymało. Także jak gdybym na początku poleciła to jedynie Vade Mecum Tarota, nie wiem, czy jeszcze jest dostępna. I bardzo mi się podoba, a to też jest na stronie i też jest książka wydana Jóźwiaka Taraka. Tam jest bardzo fajnie opisana historia chociażby małych arkan, które są trudne do nauczenia. A w Vade Mecum mamy trochę numerologii, trochę jak stawiać karty, 3-4 układy, czyli takie podstawy podstaw. Potem praktyka, praktyka, praktyka. Czy macie jeszcze, moi kochani, jakieś pytania, jeżeli już jesteśmy na live'ie? Jeżeli nie, to ja oczywiście zapraszam na swój kanał, tam staram się jak najbardziej przejrzyście i właśnie wypośrodkowując wszystkie możliwe znaczenia kart tarota, bawić się archetypami. Także myślę, że jest to tak robione adekwatnie. Oczywiście jak zwykle po mojemu, tak, bo to jednak przez mój umysł przesiane. Ale archetypy są archetypami. Jeżeli widzimy miecz, to wiemy, że tnie. I już, to wiadomo. Czyli jak nie macie, moi kochani, pytań, to myślę, że kolejny live staram się tak jakoś raz w tygodniu wskoczyć znienacka. Te wszystkie live'y są znienacka właśnie, czyli jest moment, jest pomysł, jest impreza. Zadawajcie mi pytania różne, tak jak mówię, ja sobie wyciągnę środki, zobaczę, co Was najbardziej interesuje. Dobrze, moi kochani, czyli do zobaczenia, dziękuję za bycie, uczestniczenie. Jeżeli Wam się podobało, linkujcie, udostępniajcie, niech idzie w świat. Pa, pa.